Drodzy, miło Was widzieć. Jesteśmy na tym miejscu, aby być razem, aby uwielbiać Boga, aby słuchać Bożego Słowa i pozwolić Bogu nas dotykać. To jest wspaniałe wiedzieć, że Jego obecność jest autentyczna, a nie iluzoryczna. Nie jesteśmy, że tak powiem, dla samej wiary tutaj, bo dobrą rzeczą, czy w dobrym tonie dla przynajmniej niektórych jest wierzyć, ale wierzymy dlatego, że On jest i dlatego, że On żyje i dlatego, że On jest Bogiem i dlatego, że On nas zbawił. I nie tylko my do Niego się modlimy, bo wiecie, gdybyśmy my tylko się do Niego modlili, a On nie działał w naszym życiu, byłoby to próżne, puste, bez wyrazu. Właściwie co moglibyśmy powiedzieć, gdyby Bóg nie dotykał naszego życia? Dlatego chcę dzisiaj czytać Słowo Boże z listu do Rzymian z 12 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. Pierwszy i drugi wiersz. Apostoł Paweł pisze do zboru, który zamierzał odwiedzić. Ciągle mu się nie udało do tych ludzi, do tego zboru dotrzeć. Pisze piękny, wspaniały list i pisze tak. Wzywam was tedy, bracia. Ja dodam, wzywam was tedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pewnego razu, czytając ten fragment Bożego Słowa, dostrzegłem zależności, jakie tutaj istnieją. My chcemy, albo przynajmniej czasami, albo to zależy od naszej duchowej kondycji, chcemy poznać czy znać wolę Bożą odnośnie naszego życia. I generalnie możemy powiedzieć, że wola Boża w ponad 90% jest objawiona w Bożym Słowie. Ale jest cały jeszcze obszar tego, gdzie Słowo Boże jasno i wyraźnie nie wyraża się, jaka jest Jego wola. Ja Go chcę pytać i chcę wiedzieć, Boże, mam mieszkać tutaj, mam pracować tutaj, z kim mam się pobrać, ożenić? Boże, objaw mi Twoją wolę, co mam zrobić, bo mam konflikt i jest trudna sytuacja i nie wiem, jak mam się zachować. Boże, muszę podjąć ważne decyzje i nie wiem, co zrobić. Oto Boże Słowo i Bóg do nas mówi, że Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża. I zresztą pamiętacie, w modlitwie pańskiej jest napisane, że mamy się codziennie modlić. Bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Ojcze, tak jak jest w Twoim sercu w niebie, chcę, żeby Twoja wola była, wykonała się w moim życiu. Izajasz mówi, że Bóg czyni, co zechce. Jego wola jest absolutnym, całkowitym prawem. Bóg nie musi pytać Ciebie i mnie o zdanie. Co On ma zrobić? Jak ma postąpić? Bóg wie. I Jego wola jest dobra, miła i doskonała, jak czytamy w tym drugim wierszu listu do Rzymian. I chociaż mogę wiedzieć tak wiele z woli Bożej, to jednak potrzebuję Bożego kierownictwa. Wielu ludzi wiele razy przypisuje Bogu rzeczy, których On nie jest sprawcą. Ludzie mówią, jeśli jest nieszczęście, no to Bóg, prawda? Bóg pokarał, Bóg zrobił. A Jezus mówi, czy myślicie, że na tych, na których upadła wieża w Syloe, albo tych, których Piłat krew zmieszał z ofiarami, czy jedni byli bardziej grzeszni od tych, których to nie spotkało? A więc przypisujemy Bogu rzeczy, z którymi Bóg nie ma nic wspólnego. Przypisujemy rzeczy takie jak choroby i mówimy, o, musiał w tym być palec Boży, skoro on jest chory, albo dziecko się urodziło chore i tak dalej, i tak dalej. Ale czy Bóg ma coś z tym wspólnego?
Czasami tak. Czasami może być taka wola Boża, jak w przypadku ślepo-narodzonego i ludzie mówią apostołowie, Panie, kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył? A Jezus mówi, nikt. To nie chodzi o grzech w tym wypadku, ale on się takim urodził, aby na nim objawiła się moc Boga. Aby Bóg mógł zamanifestować przed innymi ludźmi, że on jest w stanie uczynić rzeczy niemożliwe. Bo później, kiedy uzdrowił tego ślepo narodzonego, mówią, jeszcze nikt nigdy czegoś takiego nie uczynił. Jaka jest wola? Wzywam was, abyście poznali wolę Bożą. Abyście wiedzieli, jaka jest wola Boża. Ale abym to wiedział, coś muszę uczynić w moim życiu. Kiedy apostoł Paweł rozpoczyna list do Rzymian, rozpoczyna go od takiej proklamacji, że on nie wstydzi się Ewangelii, że Ewangelia, dobra nowina jest mocą Bożą ku zbawieniu, kto wierzy. A później maluje nam obraz Bożej mocy, Boga pełnego mocy i chwały, który uczynił niebiosa, który uczynił kosmos i mówi, aby przez to ludzie mogli poznać tego, który jest niewidzialny. Aby mogli poznać tego, który ma moc. I ja fascynuję się tym, kiedy mogę troszeczkę zaglądnąć i poczytać i zadałem takie pytanie, która galaktyka jest najbliżej naszej galaktyki, Drogi Mlecznej? Wiecie, są różne galaktyki, wielkie, średnie, karłowate. To wszystko zależy od wielości, od ilości gwiazd, które znajdują się w danej galaktyce. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, uważana jest za średnią. Najnowsze odkrycia astronomów mówią, że posiada tylko 400 miliardów gwiazd. Mówiło się do tej pory, że 100 miliardów, teraz już 400. 400 miliardów gwiazd. I Słowo Boże, i mówię, no tak, żeby ta najbliższa nas galaktyka, jak daleko ona jest oddzielona? Astronomowie mówią, że obecnie ona jest wchłaniana przez naszą galaktykę. Nie rozbiją się, Ziemia się nie rozpadnie, nic nie trafi w Ziemię, nie martwcie się. Ale ona wchłania tą mniejszą, bo ma Droga Mleczna ze względu na swą masę, ma większe przyciąganie i ona ją wchłania. I mówią, ona jest najbliższa i tylko oddalona 25 tysięcy lat świetlnych. Tylko 25 tysięcy lat świetlnych. Czyli 25 tysięcy lat, kiedy światło pędzi z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Tak, to jest tak blisko. A druga taka potężna galaktyka nazywa się Andromeda, która pędzi podobno z zawrotną, i my też pędzimy z zawrotną prędkością, leci w naszym kierunku, mówią, że za 2-3 miliardy lat to ona doleci do nas. Zawiera... Astronomowie mówią 1 bilion gwiazd. A kiedy tak zadałem pytanie, no jak ten wszechświat jest duży? To astronomowie mówią, nie można go zmierzyć. Ma 91 do 93 miliardy lat świetlnych. Miliardy lat świetlnych. Ale mówią, on jest skończony. On ma koniec. I taka jeszcze może ciekawostka, moi drodzy, ale żeby nasza Ziemia obleciała Słońce razem z wszystkimi i cała to wszystko się poobracało według 365 dni, to pędzimy z prędkością 210 km na sekundę. Czyli obliczyłem 756 tysięcy km na godzinę. I powiem wam, mnie jest trudno w to uwierzyć, jak to czytam. Ja mówię, czy tu nie ma jakichś przekłamań. Ale to jest tak wielkie. I apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, mówi, chcę, żebyście mieli świadomość, że Bóg manifestuje swoją moc i wielkość i jest tak wielki, tak potężny, abyście mogli w Niego uwierzyć i uznać w Nim Boga. Abyście przez to mogli być uratowani i zbawieni. Ale wiecie, że w tym pierwszym rozdziale tam jest napisane, że ludzie nie chcą uznać Boga jako Boga. Pomimo tego, co widzą, co słyszą, co oglądają i później coraz bardziej pogrążają się w grzech i w nieprawościach. Ale kiedy Bóg
I kiedy apostoł Paweł dochodzi do tego fragmentu i mówi: wzywam was kościele, wzywam was bracia i siostry, abyście składali ciała swoje. To zwróćcie uwagę, nie powołuje się na wielkość mocy Boga, chociaż jest to tak wielkie, tak poruszające, to mnie tak dotyka, ale on zwraca uwagę na zupełnie coś innego. Wzywam was, abyście byli zainteresowani wolą Bożą dla waszego życia. Nasi drodzy z Ukrainy modlili się, co mają zrobić. Ważne decyzje. I dobrze jest wiedzieć, jaka jest wola Boża. Kiedy mieliśmy podjąć budowę własnego domu, to też nie zrobiliśmy tego, mogliśmy tak zrobić. No dobrą rzeczą jest zbudować dom, ale pytaliśmy: Boże, czy mamy to robić? Bo chcę, żeby to, czego się podejmuję, a przynajmniej czego się podejmuję, co przerasta moje możliwości, ja chcę, żeby za tym stał Bóg, aby mnie poniósł porażki. I Paweł wzywa. I zwróćcie uwagę, nie powołuje się na tą moc, od której zaczyna. Wzywa i mówi: wzywam was przez co? Przez Boże miłosierdzie. I wzywam was przez litość, którą Bóg okazał nam. To słowo wzywam jest słowem bardzo często używanym w Nowym Testamencie. To jest to słowo parakaleo. Zachęcam was, motywuję was. Albo wzywam was jak dowódca na wojnie, który stoi przed szeregami swoich wojsk i mówi: dołożymy przeciwnikom. Zwyciężymy, nie bójcie się, idziemy. I wszyscy nagle wołają: hurra! I biegną walczyć. To jest to słowo, parakaleo. Kościele, bracie, siostro, wzywam ciebie, zachęcam ciebie, idź do przodu, idź i pytaj się i szukaj woli Bożej dla swojego życia. Bo Bóg chce cię prowadzić w najdrobniejszych nawet rzeczach. Oczywiście, kiedy masz przejść przez ulicę, nie musisz pytać o inne rzeczy, Bóg daje nam rozum. W wielu rzeczach czasami chrześcijanie popadają w ogromne skrajności. Ale rozumiemy, że nie o to chodzi. Wzywam was przez Boże miłosierdzie, przez litość Boga. Litość, którą Bóg okazał tobie i mnie. Miłosierdzie, dobroć, którą Bóg okazał wobec ciebie i mnie. A więc muszę sobie przypomnieć i muszę spojrzeć na krzyż. Bóg okazał mi miłosierdzie. Bóg nie postąpił ze mną według tego, co uczyniłem złego. Nie rozprawił się ze mną, chociaż miał pełne prawo do tego. Z powodu mojego grzechu. Z powodu tego, że cały byłem pogrążony w ciemności, w grzechu. A jednak On okazał tobie i mnie miłosierdzie. Oddał swojego jedynego Syna na krzyż, na śmierć, po to, abyś mógł doznać ułaskawienia, miłosierdzia. Aby Bóg nie musiał z tobą postąpić według tego, na co zasłużyłeś, ale aby Bóg mógł okazać ci dobrotliwość i łaskawość i błogosławieństwo, na które nikt z nas nie zasługuje. Amen. Nikt z nas. Zamiast potępienia Bóg nas ułaskawił przez Chrystusa. Zamiast zasłużonego gniewu Bożego Bóg okazuje nam miłość w Chrystusie. Zamiast śmierci Bóg daje tobie i mnie życie wieczne przez wiarę, zaufanie Chrystusowi. A więc tak zrozumiałem ważną rzeczą, bo czasami albo z biegiem czasu gdzieś to w nas się zaciera. Ta wielka łaska, to wielkie miłosierdzie, ta wielka dobrotliwość Boga wobec nas. Wiecie, że Bóg wybrał sobie naród. Najmniejszy spośród innych narodów. Naród, którym ktoś kiedyś mnie zapytał: no czemu taki naród? I tak odpowiedziałem, bo Bóg lubi wielkie wyzwania. Pamiętacie, jak bracia przyszli do Józefa, do Egiptu
I w końcu już on się im dał poznać i mówi Józef do swoich braci, kiedy wracają do ojca z dobrą nowiną, że Józef żyje, z Beniaminem jest wszystko w porządku. Tylko nie kłóćcie się w drodze. Tylko nie kłóćcie się w drodze. Wiecie, oni jak tylko wyszli, zanim jeszcze wyszli z Egiptu, to kłócili się z Mojżeszem, na pustyni się kłócili, ciągle narzekali. Czemu Bóg wybrał taki naród? Ale przez ten naród Bóg dał nam Zbawiciela. Przez ten naród Bóg objawił swoją moc. On swojej mocy i mądrości wybrał ten naród, aby przez ten naród błogosławić całą ludzkość. I czy tobie się to podoba, czy mnie, czy nie podoba, to nie ma znaczenia, bo Bóg wie, co robi. I lepiej się zgodzić z Bogiem. I tam jest napisane w tym liście do Rzymian, że Bóg kiedyś im okazał miłosierdzie, a teraz postanowił nam, poganom, okazać miłosierdzie w Chrystusie. I Chrystus umarł i za Żydów, i za pogan. Miłosierdzie Boże objawione jest dla jednych i drugich w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Oto mogliśmy dołączyć i stać się częścią Bożej rodziny. Paweł pisze w liście do Efezjan, kiedyś nie było dla nas zmiłowania. Żyliśmy bez Boga, ale teraz ty i ja przez Chrystusa możemy przyjść do Boga Ojca i Bóg staje się także naszym Bogiem. I wszelkie błogosławieństwa, które Bóg ma w niebie, ma nie tylko dla Żyda, ale ma dla Żyda i poganina, dla ciebie i dla nich. Amen. Jesteśmy ubłogosławieni. A więc wzywam was. On błaga, on prosi, on motywuje przez Boże miłosierdzie. Pamiętajcie, jak bardzo Bóg umiłował ciebie. Jak bardzo cię kocha. I to nie są puste słowa. On oddał na śmierć, straszną śmierć swojego jedynego syna. A więc przez jego miłosierdzie, którego tak wiele kosztowało. Składaj swoje ciało na ofiarę. Tak jak Chrystus całego siebie złożył na ofiarę na ołtarzu Bożym, na krzyżu. Chrystus oddał całego siebie. Tak wzywa ciebie i mnie, każdego z nas. Składajmy nieustannie samych siebie na ofiarę. Co ma nam w tym pomóc? Pamiętaj o miłosierdziu, o łasce, o dobrotliwości Boga, która się objawiła nad twoim i nad moim życiem. Pamiętaj, i to pomoże ci podjąć właściwą decyzję. Jeśli chcesz poznać wolę Bożą, chcesz mieć Boże prowadzenie, to składaj ciało swoje na ofiarę. I apostoł Paweł ma tutaj na myśli całopalną ofiarę. Cały, tak jak ofiara całopalna była składana na ołtarzu, na chwałę Bogu, cała była spalana bez żadnego rozdzielania. Dla chwały Bożej. I tu jest napisane, że takim mam być oddany, poświęcony. Bo to oznacza ta ofiara. Złóż z siebie ofiarę. Oddaj siebie Bogu w całości. Swój czas, swoje plany, talenty, środki. To kim jesteś. Tak jak Chrystus oddał całego siebie. Tak oczekuję, że ty i ja oddamy całych siebie Jemu na ofiarę. Ale wtedy, moi drodzy, kiedy w taki sposób będziemy mieć relację, społeczność z Bogiem, to powiem wam, całe to błogosławieństwo nieba będzie wypełniać ciebie i mnie do przelewu. Boża obecność. Niektórzy odbierali, pamiętacie, w pierwszym kościele Barnaba, nazywał się Józef, dali mu imię Barnaba, syn pocieszenia, to był człowiek wierzący, taka bratnia dusza w zborze, która miała taki dar pocieszania, zachęty innych w kościele, wyciągania tych, którzy gdzieś tam byli zapomniani, jak Saul, który się nawrócił i siedział w tym tarsie, on poszedł po niego i sprowadził go do zboru, do Antiochii i mówi, dość tej samotności tam. Niech zacznie usługiwać tym, czym Bóg cię obdarował. On sprzedał swoją rolę i przyniósł i pieniądze złożył u stóp apostołów. Tak odbierał.
Apostołowie tego nie głosili, nie żądali, nie oczekiwali, ale kiedy on się może modlił i tak odebrał swojej miłości do Boga, do Kościoła i oddał to. Ileż to ludzi zostawiło swoje domy, aby pojechać na misję, aby ratować innych. Często przypłacili to śmiercią, oddali życie, bo zrozumieli wolę Bożą i byli gotowi i złożyli całego siebie na ofiarę. Może nie musisz nic sprzedawać i nie musisz nigdzie wyjeżdżać, ale Bóg oczekuje, że ty i ja będziemy Mu oddani i poświęceni. W tym, co robimy. Oddani na służbę Bogu, aby Bóg mógł mnie używać w moim domu, w mojej pracy, aby Bóg mnie używał w kościele, aby Bóg mnie używał tam, gdzie mnie posyła i tam, gdzie mnie postawił. Ale apostoł Paweł mówi, ale ta ofiara powinna być czymś się charakteryzować. Ona ma być żywa, ona ma być święta i ona ma być przyjemna Bogu. A więc jeśli składam siebie na ofiarę, zwróćcie uwagę, ta ofiara nie będzie przyjemna, dopóki będzie martwa, duchowo martwa. Ty i ja zostaliśmy przez Boga ożywieni w Jezusie. Staliśmy się żywymi dla Boga. Dlatego będzie przyjęta, bo jest żywa. Byłem umarły, ale teraz żyję przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu. Jestem ożywiony nie swoją mocą, ale przez moc Bożą, moc Ducha Świętego. On ożywił mnie dla siebie, dlatego że żyję, że mam społeczność z żywym Bogiem, dlatego że oddałem Mu swoje życie i swoje serce. Teraz dobrowolnie, chętnie oddaję siebie Jemu na ofiarę. To jest żywa ofiara. Ojciec szuka takich, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Nie możesz oddawać Mu chwały w duchu, jeżeli twój duch jest nieożywiony dla Boga, jest martwy z powodu grzechu i nigdy swojego życia nie oddałeś Chrystusowi i nie pozwoliłeś Mu siebie ożywić. Ale kiedy to się stało? Ta ofiara staje się żywa. Ożywił nas z Chrystusem. Więcej posadził nas w Chrystusie w okręgach niebieskich. I ja chcę być taką ofiarą. Ale ona ma być nie tylko żywa, bo Bóg ciebie i mnie ożywił, ale pytanie jest, czy ty i ja żyjemy uświęconym życiem. Ona ma być święta. On ją uświęcił przez to, że nas oczyścił w swojej świętej krwi. Już nas oczyścił. To On jest źródłem twojej i mojej świętości i uświęcenia. Uświęcił, czyli On ciebie i mnie, kiedy ożywił, oddzielił do społeczności z sobą. Abyśmy byli z Nim w bliskiej społeczności nawzajem. To już jest, że jestem świętą ofiarą. Ale też Słowo Boże wzywa nas, abyśmy trwali w tej świętości, czyli uświęcali się, czyli odwracali się, usuwali to wszystko, co nie jest czyste i święte. Abyśmy z tym nie mieli udziału. Tak więc święta ofiara. I po trzecie, ona ma być miła, przyjemna Bogu. Drodzy, Żydzi po niewoli babilońskiej, kiedy już troszeczkę czasu minęło, wiecie, pierwszy zapał, a później już nie wrócili, jak to mówi jeden z egzegetów, już nie wrócili do bałwochwalstwa, ale ciągle inne rzeczy, brzydkie, niefajne się ich trzymały. Znaczy inaczej, oni pozwolili, aby te rzeczy były w ich życiu. I wpadli na takie brzydkie pomysły. Składać Bogu ofiary ze zwierząt ślepych, kulawych, chromych, a te lepsze zachowywać dla siebie. Księga Malachiasza o tym mówi. A i Bóg jest zasmucony i rozgniewany. Dajcie to swojemu królowi, namiestnikowi. Czy chętnie to przyjmie taką ofiarę? A więc sprawdźmy, kiedy oddajesz się na ofiarę i oddajemy się Bogu na ofiarę, czy daje to, co cenne, czy to mnie kosztuje, czy daje po prostu takie resztki siebie, swojego życia, swojego czasu. Niech to będzie ofiara, która jest miłą wonią dla Pana. Jeszcze jedna rzecz.
Ma być to przyjemna ofiara i tak sobie myślę, im więcej Chrystusa we mnie, im więcej Chrystusa w Tobie, im więcej podobieństwa do Chrystusa w nas, tym bardziej jesteśmy przyjemni Bogu. Wtedy ta woń Chrystusa w nas, to jest tą wonią, o którą Bogu chodzi. Kiedy mnie ubywa, a Jego przybywa, kiedy On mnie wypełnia, Jego wola jest w moim życiu i ja z miłości do Niego Mu służę, to jest miła woń. On chce widzieć w nas, czuć w nas woń Chrystusa. Dlatego Paweł mówi, my jesteśmy wonią Chrystusa dla innych. Dla jednych jest to woń ku życiu, którzy uwierzą, a dla innych jest to woń śmierci, bo słuchając, odrzucają prawdę i przyjdzie czas, że będą osądzeni. Ale chcemy być wonią. O taką ofiarę chodzi. Jeśli dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, mówi prorok, będziesz jak moje usta. Oto Bóg będzie używał ciebie i mnie. Tak więc wzywa nas przez Boże miłosierdzie. Składajcie ciała swoje, samych siebie. Ciała swoje to znaczy całego siebie. To kim jesteś? Na ofiarę Bogu. Pamiętaj, masz być ofiarą żywą, masz być ofiarą świętą, poświęconą przez Boga i pamiętaj, masz być tą ofiarą, która jest przyjemna Bogu. I dalej on mówi tak. Jeżeli chcę rozumieć wolę Bożą, tak patrzę na te dwa wiersze z tego Bożego Słowa, to nie tylko o to chodzi, ale on mówi tak dalej, nie upodabniajcie się do tego świata. To jest to słowo schematyczny, syschematizon, schematyczny, czyli taki sztampowy. Koledzy, świat robi to, to ja robię to samo. Nie upodabniajcie się, nie naśladujcie tego sposobu życia, tego sposobu wartościowania, które jest w tym świecie, bo ono jest absolutnie przeciwne temu, co Bóg myśli, co Bóg robi, co Bóg zamierza. Bo Słowo Boże nam definiuje świat, pycha życia, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, zaspokajanie swoich pragnień, namiętności nie są z Ojca, ale ze świata. I kto miłuje świat, pisze Jakub, jest nieprzyjacielem Boga. Jest tym, który popełnia duchowe cudzołóstwo. Świat zamiast Bóg staje się tak jakby jego kobietą. Zdradza Boga w ten sposób. I to mówi do chrześcijan. A więc nie upodabniaj się. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Zazdrośnie chce on mieć dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg jest zazdrosny. Zazdrosny o ciebie i o mnie. Zazdrosny o twoją i moją miłość. Jeżeli moja miłość, jeżeli moje serce, moje myśli, moje dążenia lgną do rzeczy, które są honorowane w tym świecie, a są przeciwne Bogu, jestem wiarołomny, cudzołożny wobec Boga, duchowo. Świat ma za nic Boże Słowo. Świat ma za nic Boże przykazania. Świat ma za nic to, co Bóg mówi o moralności. Ludzie mówią i stają się sami jakby wymiernikiem tego, co jest dobre i złe. Ale ja mogę myśleć po swojemu, rozumiem tak, ale przychodzę przed oblicze Boga i mówię, Boże, ale jak Ty myślisz? Jaka jest Twoja wola? Co Ty byś zrobił? To, co zwycięża, to, co pozwala nam, wierzącym, zwyciężyć świat. Apostoł Jan mówi, to jest wasza wiara.
Wiara, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. Wiara, że Jezus jest Synem Boga Żywego. Wiara, która jest wiarą w Boże Święte Słowo. To Tobie i mnie pomoże zwyciężyć świat, jego pokusy, jego żądności. Cały ten system wartości, który jest w świecie, ale nie jest w Bogu, jest przeciwny Bogu. A więc mówi tak, wzywam was, składajcie ciała swoje na ofiarę. Pamiętajcie, żeby to była właściwa ofiara z waszego życia. Bądźcie tymi, którzy nie lgną, nie upadabniają się w swoim myśleniu, zachowaniu, mowie do ludzi w tym świecie. Świat niesamowity ma wpływ. Gdziekolwiek nie spojrzysz, ma niesamowity wpływ. Dlatego jest, Paweł mówi, jeśli chcecie zrozumieć wolę Bożą, odgrodźcie się od tych rzeczy. A po drugie mówi, przemieniajcie się. To jest ten następny krok. Przemieniajcie się dosłownie. Tam jest czas ciągły. Przemieniajcie się przez odnawianie waszego umysłu. W waszym myśleniu. Drodzy, wszyscy wiemy, że potrzebujemy się myć. Przynajmniej raz codziennie. Potrzebuje nasze ciało, nasz organizm. Tak samo mój duch, mój umysł potrzebuje obmycia, oczyszczenia. Abym mógł, i Słowo Boże mówi, abyśmy włożyli do naszego umysłu Boże myśli, Bożą prawdę. I później jest napisane, że abyście umieli rozróżnić. Kiedy to zrobicie, kiedy te kroki podejmiecie, kiedy będziecie składać siebie na ofiarę, kiedy nie będziecie się upodabniać do tego stylu, sposobu życia, myślenia, które jest w tym świecie, ale też będziecie robić wszystko, żeby odnawiać swój umysł, wtedy zrozumiecie wolę Bożą. Że ona jest dobra, miła i doskonała. Wtedy właśnie przyjdzie zrozumienie. To słowo zmiana. Zmiana. Wiecie, że czasami dobre chęci nie wystarczą. Dobre pragnienia niekoniecznie są dobre i zgodne z wolą Bożą. Piotr miał takie dobre życzenia i pragnienia. Kiedy Jezus mówi, że będzie złożony na ofiarę, że umrze na krzyżu, a Piotr wziął Jezusa na bok, mówi, Panie, na Ciebie to nie przyjdzie. Czy to nie był wyraz dobroci, serca? On się użalił nad Panem, mówi, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. A Jezus mu powiedział, właściwie nie do Piotra, ale do tego, który stał za tym myśleniem, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I nagle, bo Piotr nie ma rozeznania woli Bożej, nie wie, nie rozumie dróg Bożych, planu Bożego. A więc czasami, wiecie, wydawałoby się, że jeśli to jest takie sympatyczne i dobre i przyjemne, nie zawsze tak jest. Jezus mówi, odwraca się do tych, jeśli ktoś chce iść za mną, a nie zaprze się samego siebie. Kto nie straci swojego życia dla mnie i dla Ewangelii, nie jest mnie godzien. I wielu odwraca się. Miałem kolegę, któremu świadczyłem, jeszcze w szkole zawodowej. Mówiłem mu o Chrystusie, on był tak blisko. Ale kiedy usłyszał, że on ma, może będzie tak, że będzie musiał cierpieć z powodu decyzji dla imienia Chrystusa. Skończyła się nasza rozmowa. Jaka jest wola Boża? A wiemy, że wola Boża jest zawsze dla Ciebie i dla mnie dobra, miła i doskonała. Muszę brać codziennie Boże Słowo. Słuchajcie, jesteśmy codziennie, tyle różnych myśli przychodzi do naszej głowy, tyle różnych spraw, tyle rozmów, tyle informacji i muszę wziąć wieczorem albo rano, albo w ciągu dnia usiąść, wyciszyć się i pozwolić wodzie Bożej, Słowu Bożemu obmyć, oczyścić, uspokoić mój umysł i napełnić go prawdą Bożą.
Jezus powiedział do swoich uczniów: wy już jesteście czyści. Pamiętacie, co jest dalej? Dla słów, które wam mówiłem, zwiastowałem, przekazałem. Wy już jesteście czyści. A więc Słowo Boże jest jak woda oczyszczająca, obmywająca mój umysł. Jest tą prawdą, światłem. I nagle zaczynam widzieć, bo byłem w jakimś takim zamieszaniu. Nie wiedziałem, co począć. Czy rzeczywiście tu usłyszałem tego, ktoś zwiastuje: zmartwychwstanie Pana już się dokonało. Tak było w czasach apostolskich. Apostoł Paweł mówi: to są zwodziciele. Nie słuchajcie ich. Oni nie mówią prawdy, oni porzucili prawdę. Ktoś inny mówi: nie wiem, co się stanie z moim umarłym, bo razem uwierzyliśmy w Chrystusa, ale nie doczekaliśmy przyjścia Pana. A Paweł pisze: weź słowo, bądź pełen prawdy, uspokój się, bo ci, którzy odeszli, nie doczekali powtórnego przyjścia, kiedy głos trąby zabrzmi, w mgnieniu oka zostaną wzbudzeni z umarłych, a my żyjący, jeśli doczekamy Pana, w mgnieniu oka porwani będziemy na obłoki, przemienione zostaną nasze ciała. Przemieniajcie się. Przemieniajcie się. Kiedy diabeł tobie mówi: jesteś przegrany, już nic się nie zmieni, tak musisz egzystować, to weź prawdę Bożego Słowa, obmyj swój umysł, weź tam prawdę i powiedz: o nie, jestem więcej niż zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Oto Bóg jest ze mną i obiecał, że będzie ze mną aż do skończenia świata i nie jestem przegrany, ale jestem wygrany w Jezusie Chrystusie. Ktoś kiedyś powiedział, chyba pastor Yonggi Cho: nie jesteś przypadkiem na tym świecie. Nie jesteś przypadkiem, który się zdarzył. Oto Bóg dał ci życie. Chciał, żebyś był, bo ma dla ciebie i dla mnie plan. Chce, żebyśmy z Nim byli w wiecznej chwale, odkupieni Jego świętą krwią. Przemieniajcie się, składajcie ciała, pamiętając na miłosierdzie Boże, na ofiarę. Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie próbujcie naśladować stylu życia, wartościowania, jakie jest w tym świecie. Nie, absolutnie nie. I przemieniajcie się ustawicznie, dzień po dniu. Pozwalajcie Słowu Bożemu oczyszczać wasz umysł i napełniać prawdą Bożą. I wtedy zrozumiecie. I wtedy będziecie mieć takie jasne i wyraźne prowadzenie. Wiecie, fajną rzeczą jest dla mnie jako kaznodziei, kiedy modlę się i pytam: Boże, z czym mam się dzielić? Z jakim słowem powinienem się podzielić ze zborem? Czy gdzieś jadę, czy w naszym zborze? I kiedy mam tak jasno i wyraźnie, jakby mi ktoś wymalował po prostu, to jest to. I to jest tak silne i mocne, takie przekonanie. I wtedy czuję się komfortowo. Ale czasami jest tak, że jestem w takim rozdwojeniu i nie wiem co. I czasami człowiek jest tak i to nie jest dobre i to nie jest właściwe. Bywa tak. I musimy zacząć działać bardziej przez wiarę i zaufać Bogu. Zawsze musimy ufać Bogu, ale w tym momencie. A czasami Bóg, mam wrażenie, jakby mówi: ok, zostaw to, nad czym pracowałeś, a ja cię poprowadzę w usługiwaniu. I to jest najgorsze. Bo tak to już było wszystko przygotowane. Ale wiecie, później się okazuje, że czasami to właśnie, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, nagle staje się czymś, co jest niesamowitym błogosławieństwem dla zgromadzenia. Wolą Bożą jest, abym był zbawiony. Tak? To jest wola Boża, aby każdy, który tutaj jest, był zbawiony. Bo Chrystus umarł za wszystkich. Tak jest też napisane: Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wolą Bożą jest, abym wzrastał w wierze, poznaniu miłości. Wolą Bożą jest, abym służył Bogu i ludziom. Wolą Bożą jest, abym się uświęcał. Wolą Bożą jest, abym był wdzięczny.
Wolą Bożą jest, abym był pełen Ducha Świętego. Wolą Bożą jest, abym modlił się o uzdrowienie, bo Bóg chce mnie uzdrowić. On nie tylko umarł za nasze grzechy, ale nasze cierpienia, nasze choroby i te psychiczne zmagania wziął na siebie. Tam jest słowo w księdze proroka Izajasza oznaczające choroby, które dotyczą naszej psychiki, stanów, które przechodzimy i naszego ciała. On przyszedł i wziął to na siebie. A więc wierzę, że wolą Bożą jest, aby Bóg nas uzdrawiał.